Witajcie moi mili, dzisiaj pokażę wam sposób na recykling bułeczek. Jak mamy jakieś takie bułeczki z dnia wczorajszego, które już są średnio świeże, co można z nimi zrobić? Właśnie taką fajną zapiekaneczkę, jak wam dzisiaj przedstawię. Pamiętacie jajko zapiekane w chlebie? No właśnie, dzisiaj coś podobnego. Kto nie widział, kto nie pamięta, to tam na dole w link będzie w opisie. Co będziemy dzisiaj potrzebowali? No tak, nasze bułeczki. Tutaj dwie takie mamy, je będziemy sobie zapiekać. I dalej, po kolei, zrobimy sobie taki sos na bazie koncentratu pomidorowego. My mamy nasz koncentrat i do niego pójdą dwa ząbki czosnku i ostra papryczka, bo chcemy, żeby był pikantny. Dalej, nasz farsz, nasze nadzienie, co to będzie? Tutaj mamy pokrojoną w kostkę salami, pieczareczki, żółty ser oczywiście, troszeczkę cebuli, paprykę czerwoną, wróć! Fasolkę czerwoną, taką z puszki i dwa rodzaje papryki, żółtą i zieloną. Miseczka, cztery łyżki naszego koncentratu. Do tego dwa ząbki czosnku wetrzemy. I do środka trafi również nasza ostra papryczka. Odrobina soli. I mieszamy. Kolejnym krokiem będzie rozgrzanie tłuszczyku. Tutaj mamy olej słonecznikowy, rozgrzejemy go sobie i będziemy podsmażać na nim nasze dwie papryczki, zieloną i żółtą, a następnie pieczareczki. Tak około 5 minut, żeby one troszeczkę wody nam puściły. A później będziemy to składać. Nasze składniki tutaj ładnie już się podsmażyły, więc zajmiemy się krojeniem bułki i wydrążeniem sobie środeczka z niej. Odcinamy sobie górę. I najlepiej to już paluszkami tutaj wydrążymy sobie środek. Ja środka nie wyrzucam, bo będę później robił jeszcze mielone. Nasze buły wydrążone, tak się prezentują. Więc następnie nasz sosik i dokładnie będziemy wysmarowywać ją w środku. Bułeczki elegancko wysmarowane, gotowe do nadziewania. No to co, zaczynajmy. Pierwsze nasze pieczareczki. Po połowie do każdej z bułek. Na pieczareczki ser. Oczywiście tutaj kolejność jest dowolna. Dalej papryczka. Dalej cebulka, salami, na to troszkę czerwonej fasolki, i wszystko zasypiemy naszą resztą sera. Ja tutaj miałem około 150 gram gołdy startej na dużych oczkach. Jakbyście mieli jakieś dwa rodzaje sera, jakby jeszcze jakaś mozzarella wam wpadła w ręce, jak najbardziej można sobie dodać. Będzie jeszcze smaczniejsze. I tak oto przygotowane bułeczki trafią do piecyka. Ja tutaj piecyka na zewnątrz nie mam, więc one pójdą do domu do piecyka. Piecyk mamy rozgrzany do 180 stopni i będziemy je piekli około 20-25 minut. 20 kilka minutek minęło, bułeczki upieczone. Zobaczmy, jak wyglądają.
Zobaczcie. Serek roztopiony, elegancko. Pieczareczki, salami, rozpuszczony ser i ta fasola dopełnia tutaj rewelacyjny, fajny, syty taki posiłeczek. Jak nie macie co zrobić, taka bułeczka zapiekana, myślę, że super na obiad nawet, czy na drugie śniadanie. No rewelacja. Jeżeli lubicie takie proste dania, dosyć szybkie, klikajcie łapki w górę, piszcie w komentarzach, czy chcielibyście coś zobaczyć konkretnego. I co, zostawcie suba i zapraszam do polubienia moich innych społecznościówek typu Instagram czy Facebook. Grupa na Facebooku ruszyła, Gruby Gotuje. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!